Czy można sprzedać mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym we frankach szwajcarskich? Już sama sprzedaż mieszkania to duże wyzwanie. Jeżeli dodatkowo zostało kupione na kredyt, to skala wyzwania rośnie. Nabywca chce przecież kupić mieszkanie wolne od obciążeń. Ale nie ma strachu, wszystko da się zrobić. Potrzebnych będzie tylko kilka dodatkowych dokumentów. Oczywiście sprzedaż mieszkania następuje w formie aktu notarialnego. Do niego notariusz standardowo wymaga odpisu z księgi wieczystej, a także zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości, ewentualnie zaświadczenie o wymeldowaniu. Jeżeli mieszkanie obciążone jest kredytem, dodatkowo potrzebne będzie zaświadczenie z banku o wysokości salda kredytu do spłaty i numerze konta, a także promesa wykreślenia hipoteki przez bank. Kupujący w pierwszej kolejności wykonuje przelew do banku spłacając kredyt, następnie nadwyżkę przelewa na konto sprzedającego. Bank potem wydaje list mazalny, aby wykreślić hipotekę. I już! Mieszkanie sprzedane, kredyt spłacony. Ale pamiętaj, że spłacone kredyty frankowe też można unieważnić. Może się zdarzyć, że kwota kredytu będzie wyższa niż cena sprzedaży mieszkania, ale takie sytuacje też da się ogarnąć. Wygodniej jednak wtedy najpierw unieważnić kredyt, a potem sprzedać mieszkanie.